Siemanko. Dzisiaj dotarły do mnie kolumny monitor audio Silver 300, model 6G, czyli nie ten najnowszy. Jak wiecie, teraz już wyszedł model 7G. W związku z tym 6G naprawdę w dobrej cenie można dostać. No i postanowiłem właśnie zakupić dla siebie. Postanowiłem wymienić moje Q-Akustiki 3050i z tego względu, że po roku użytkowania gdzieś tam no, jakiś upgrade chcę zrobić. Brakuje mi w Q-Akustikach trochę średnicy, trochę wysokich tonów. Z tego względu no, myślę, że monitor audio będzie dobrym uzupełnieniem do mojego magnata. No i tyle. Bierzemy się za unboxing, rozpakowywanie i podłączanie kolumn. Troszkę zimna, niech ona się, że tak powiem, nagrzeje, nabierze temperatury pokojowej. Wy możecie sobie porównać, która kolumna, że tak powiem, bardziej Wam się podoba. Rozmiarami są bardzo zbliżone, podobna wysokość, szerokość. Dobra, bierzemy się za drugą paczkę. Tutaj widzę, że jest lufka sztuka nieśmigana, żadnych rys, żadnych śladów, niczego. Także elegancko. Odstawimy ją może na bok, tą cofniemy z powrotem. Tą paczuszkę teraz wyciągniemy. Tą postawimy tutaj do tyłu. No i bierzemy się za rozpakowanie drugiej. Tutaj jeszcze mam maskownicę z boku, ale to te maskownice, no... bardziej mi się podoba bez maskownic. Maskownice wiem, że są całe czarne. A tutaj jednak podoba mi się, jak membrany są widoczne.
szczerze, że miałem na wypożyczeniu te kolumny, tylko w wersji czarnej. No i tak mi się spodobały, że postanowiłem je zamówić tylko w wersji tej docelowo białej, żeby pasowały do wystroju. Niech nabiorą temperatury pokojowej i będziemy je podłączać. Obserwujcie kanał, subskrybujcie, na pewno będzie jeszcze jakiś film o nich. Do następnego.